Dzień dobry, w kolejnym odcinku cyklu, w którym mówimy w ramach rozmów z członkami Polskiej Akademii Nauk o różnych dyscyplinach nauki, mam zaszczyt porozmawiać z profesorem Antonim Słukiem, który zajmuje się socjologią, a tutaj no, gratka spora, bo socjologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków. Dobrze mówię? Tak jest, jest oblężonym. A dlaczego? No chyba dlatego przede wszystkim, że socjologia jest ciekawą nauką. I studia socjologiczne, tu już powiem porównawczo, jak mało które są tak ciekawe. Ponieważ no, to jest nauka o czymś, co jest wokół nas, chociaż ujmuje społeczeństwo trochę abstrakcyjnie, ale jednak my widzimy i doświadczamy to, o czym uczymy i czego się uczymy. Poza tym program studiów socjologicznych jest tak skonstruowany, że on nie jest tak bardzo, jak można by powiedzieć, uczenie schematyczne, nie jest taki sparadygmatyzowany. Tam jest wiele rozmaitych poddyscyplin i one razem składają się na taki wachlarz interesujących dziedzin. Więc to są ciekawe studia. A drugim powodem to jest to, że no, prawda, istnieje zawód socjologa, ale raczej są to takie zajęcia rozmaite, bardzo rozmaite, do których socjologia przygotowuje. No właśnie, jakie one są? Bo to jest bardzo istotna informacja. Dobrze. I kontynuując jeszcze tę myśl, powiem, że jak ja witałem socjologów, studentów pierwszego roku na Uniwersytecie Warszawskim, to ja im mówiłem, że wielu z was nie spodziewa się, jeszcze nie wie, co po tych studiach będzie robić, bo wielu z was będzie wykonywać takie zawody, których jeszcze nie ma, a niektóre z tych zawodów sami stworzycie. Więc to jest taka, no, studia pod tym względem zawodowym są fascynujące, bym powiedział. No dobra, ale bo to musimy jakoś troszkę bardziej pogłębić, bo wydaje mi się, że jakby o ile mamy, nie wiem, przedmiot szkolny, biologia, no to ktoś sobie może sobie wyobrazić na podstawie przedmiotu szkolnego, co mniej więcej będzie miał na studiach. No ale w przypadku socjologii to jest sytuacja dużo bardziej skomplikowana, więc jakby... No, jest socjologia skomplikowana, ale socjologia jest nie tylko pewną wiedzą systematyczną, ale jest umiejętnością. Jest umiejętnością dostrzeżenia takiego społecznego wymiaru wielu zjawisk i socjologia dostarcza też narzędzi badawczych i analitycznych. Więc wszędzie, gdzie potrzeba, jest wyobraźnia socjologiczna i wszędzie, gdzie jest potrzebna umiejętność analizy społecznej, zbierania danych, przetwarzania danych, to tam socjologowie znajdują sobie pracę. Ktoś kiedyś zupełnie niepoważnie zauważył, że socjologia produkuje bezrobotnych. Nic bardziej fałszywego. Studenci socjologii, a zwłaszcza dobrzy studenci socjologii, nie mają problemów z pracą. Okej, to jest ważna informacja. Tak. Słuchajcie, to co robią socjolodzy? Przede wszystkim w bardzo wielu instytucjach życia społecznego są rozmaitego rodzaju placówki badawcze. To jest jedna rzecz. To, co widzimy na wierzchu, w telewizji zwłaszcza, te sondaże, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Każda poważna instytucja dokonuje ewaluacji swoich działań, więc socjologowie pracują jako ewaluatorzy, czyli też analitycy. Socjologowie pracują w świecie mediów, w NGO-sach rozmaitego rodzaju. Tam, gdzie człowiek się kontaktuje z ludźmi, styk instytucji i osoby, to tam są potrzebni socjologowie. Mhm. Czyli czy można powiedzieć w ten sposób, że jak się studiuje socjologię, to dostaje się po prostu bardzo dobry warsztat szerokich
szerokorozmianych badań społecznych, które można zarówno w, no, w badaniach sondażowych stosować, jak i ewaluacyjnych, czy także może w badaniach marketingowych, rynkowych. Tak, tak jest. Trudno to było lepiej ująć. No w ogóle badania opinii publicznej i nawet badania rynku w pierwszym okresie po 1989 roku to zdominowali i opanowali socjologowie. Potem to się zmieniło, ponieważ byli do tego przygotowani. Dobra, to jak patrzymy na osobę, która myśli o tym, jaki kierunek studiów wybrać, co takiej osobie możemy powiedzieć? No ma powiedzmy, wyobraźmy sobie jeszcze rok, może dwa lata, żeby dokonać jakichś decyzji, podjąć pewne wysiłki. Na czym się taka osoba powinna skoncentrować? No teraz egzaminów to już jak wiadomo na studia praktycznie nie ma, ponieważ kandydaci unikają takich kierunków, gdzie jest egzamin, takich instytucji, gdzie są egzamin, ale za to instytucje, które wprowadzają egzamin, to dają studentom sygnał taki, my jesteśmy poważnym uniwersytetem, to chodź do nas, prawda, bo my nie przyjmujemy każdego. To jest i to działa. Na tak zwanym drugim etapie to działa. No a co zrobić, żeby się utwierdzić w tej decyzji? Ja powiem to, co poradzono mnie, kiedy socjologii jeszcze nie było. Żebym czytał ambitne pisma społeczno-kulturalne, które pokazują świat nieco bardziej pogłębionym niż ten świat, który pokazuje, nie umniejszając niczego, szybka telewizja. Pamiętam, że jest taka fenomenalna książka Zygmunta Baumana, Socjologia. Super przystępnie napisana. Ja mam wrażenie, że on w ogóle ją pisał z myślą dokładnie o osobach w szkole średniej. Tak. Ale widzę też, że masz książkę Po co nam socjologia? A tak, studenci socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. To jest, to jest jeden z czołowych instytutów, a tak bym powiedział. To studenci tego instytutu opracowali taką książkę swego czasu, Po co nam socjologia? Książka dla kandydatów na studia socjologiczne i studentów. O! No i to jest, to są wywiady z 20 czołowymi socjologami warszawskimi. To jest fascynujące. Super, a można tę książkę gdzieś dostać? Nie wiem, bo jakiś czas to było. Jak się napisze do Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, to być może można jeszcze dostać, ale książka została wydana 14 lat temu. Okej, okay, to moja serdeczna rekomendacja dla Wydziału Socjologii byłaby taka, żeby to udostępnić na otwartej licencji, wtedy będzie można sobie pobrać. Ja myślę, że to jest dostępne w internecie. No to super, to doskonale. Pan też może to sprawdzić. Dobrze, sprawdzę, obiecuję. Wydaje mi się, że to jest tam w internecie. Okej, to tak zrobimy. Co jeszcze wobec tego możemy poradzić? No widzę też, że mamy studia socjologiczne. Czy to nie jest zbyt ambitna lektura dla młodego człowieka? To jest zbyt ambitna lektura, bo to jest najważniejsze, takie czołowe czasopismo socjologiczne. No myślę po prostu, że jest w Polsce jednak dużo bardzo czasopism takich eseistycznych, poważnych, gdzie można, gdzie są teksty autorów, którzy dostarczają pogłębionych analiz społecznych. Także o socjologii można się dowiedzieć dużo. Poza tym strony wydziału zawierają atrakcyjne informacje o nich samych. Okej, okay, dobra, to na pewno polecamy, warto to zrobić. A kto absolutnie nie powinien, a w każdym razie raczej zalecalibyśmy, żeby nie myślał o socjologii? To jest pytanie, którego się nie spodziewałem. Być może na takie pytania nie należy odpowiadać, albo nie należy ich zadawać. To przepraszam, tu fopa, ale wszystkiego to pytam. Ale to nie jest tak jak z medycyną, że może są takie osoby, które nie powinny iść na medycynę. Ale ja myślę, że jak ktoś na przykład jest jakimś mizantropem i nie lubi ludzi, no to... Okej, okay, trzeba lubić ludzi, zapamiętane. Trzeba tych ludzi polubić, bo no jednak to jest taka nauka, której przedmiot trzeba lubić. No nie wszystkie przedmioty nauk są takie, do których można lubić albo nie lubić. No ale
ludzi to można lubić, bądź nie lubić, więc ludzi trzeba lubić. I to w dużych ilościach, bo nie jak tak, w psychologii, tak, jeden tak, na jeden. Tak. Okej, to moje pytanie wobec tego jest jeszcze może także podchwytliwe, ale chciałbym się dowiedzieć, w całej karierze, jakby tak spojrzeć, czy są rzeczy, które pana profesora zaskoczyły, że nie wydawałoby się, że to jest coś, co się wiąże z socjologią, a się jednak z socjologią wiąże, albo coś, co socjologia jako nauka przejawia, o czym trudno pomyśleć, jak się tą socjologią nie zajmuje zawodowo. Pana pytania nie należy rozumieć jako co w społeczeństwie mnie zaskoczyło, tylko... Nie, jak socjologii. Ludzie się brają na socjologię i jakie mogą być zaskoczenia, które ich spotkają? Proszę pana, powiem tak, że socjologia w ostatnich latach czy dziesiątkach lat to wiele socjologia taka uczona na uniwersytetach to wiele zrobiła, żeby takich sytuacji uniknąć, żeby maturzyści nie byli zaskoczeni. Studia w ogóle stały się bardziej przyjazne studentom w Polsce, to pewnie pan zauważył, prawda? Że student jest rzeczą świętą, prawie że, prawda? Ze studentem się liczymy. I no, raczej nie jest tak, że istnieje odsiew na przykład na studiach z powodu tego, że studenci nie dają sobie rady. Studia socjologiczne nie tworzą barier. Kiedyś, prawda, kiedy były takie duże wymagania w zakresie teorii oraz w zakresie metodologii, to studenci mogli być zaskoczeni tym, że każe im się myśleć innym językiem niż na co dzień. No ale to jest właśnie zaleta socjologii, że widzi się świat głębiej, prawda, niż widzi się potocznie. No ale to ten etap chyba mamy za sobą. Coraz częściej, prawda, socjologii uczy się w taki sposób, żeby nie było barier w studiowaniu. Rozumiem. A troszkę zmieniając wobec tego pytanie, jakieś rozczarowanie związane z socjologią, no w perspektywie tych paru dziesięciu lat, kiedy się pan nią zajmuje, co, jedno się musiało chociaż przytrafić, no jakieś coś z tą dyscypliną, co pana jednak troszkę rozczarowało. No widzi pan, jak trudne pytanie mi pan zadał, jak trudno jest mi powiedzieć o czymś, co by mnie rozczarowało. Bo nie doświadczyłem czegoś takiego. No powiedzmy, no, było dla mnie zaskoczeniem zmiana ustroju i transformacja. No ale to było radosne zaskoczenie. To nie mogę powiedzieć, że to mnie to rozczarowało, że socjologia nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. No, los społeczeństw nie jest nigdzie przesądzony, żeby go można było odkryć tak jak klatkę filmu już nakręconego. Więc to raczej radosne rozczarowanie. To ja może nie nazywałbym tego rozczarowaniem. Pociągnę trochę temat, powiem może o mojej perspektywie. Barbara Czarniawska kiedyś dość trafnie zwróciła uwagę, że nauki społeczne bardzo często zaczynają z pewną obietnicą. Mieliśmy filozofię, która de facto oryginalnie obiecywała rozwiązywać problemy ustrojowe. Mamy ekonomię, która oferowała rozwiązanie problemów gospodarczych. Socjologia także zaczynała jako nauka z pewnymi obietnicami praktycznymi. Ja się zastanawiam, czy doszło do tego momentu, w którym możemy sobie już powiedzieć uczciwie, że może ta z tą orientacją, z tymi obietnicami praktycznymi to nie jest tak. Do końca tak. Już teraz rozumiem. No ja myślę tak, że socjologia rzeczywiście
no niekoniecznie we wczesnej, ale w pamiętanej fazie rozwoju, to była taka socjologia, z którą łączono możliwości kierowania zmianą społeczną, wywoływania jakichś zmian społecznych, efektów, ustalania zależności przyczynowych, prawda, a potem wystarczało na ten czynnik sprawczy oddziaływać i miało się zmienić. To socjologia ma za sobą. Z tym sobie socjologia generalnie dała mniejszą radę, tak bym powiedział delikatnie. I socjologia zmieniła swój zasadniczy cel, wydaje mi się. A tym celem jest hermeneutyka społeczna, rozumienie społeczeństwa, rozumienie ludzi, interakcji społecznych, sytuacji, czyli teraz kładziemy duży nacisk na rozumienie niż na przewidywanie. Jeśli są jakieś takie hasła, słowa kluczowe, które pokazują to serce tej zmiany, to jest to przejście od przewidywania, to Kant mówił, że przewidywać, wiedzieć to przewidywać, a przewidywać to mieć władzę, prawda, do rozumienia, do hermeneutyki społecznej. Super. A mogę zadać pytanie osobiste? A, bardzo proszę. W tym się czuję najlepiej. Była audycja w Trójce. Pan profesor Lewan jest często dopytany. Kocham pana, panie Sułku. Czy to faktycznie z panem jest związane? Proszę pana. Autor tego utworu, Jacek Janczarski, był moim kolegą ze studiów, więc musiał ponadawać postaciom ze swojej audycji jakieś nazwiska. No to skąd je brał? Brał nazwiska kolegów. Ale pytany o to w jednej z audycji odpowiedział, że wybrał nazwisko na oznaczenie tego Sułka, wybrał nazwisko osoby, która jest jak najmniej podobna do bohatera. No to myślę, że jest komplement de facto, bo jest. No na pewno. Dlatego ociągałem się z powiedzeniem. Ale panie profesorze, ja myślę sobie, że to jest chyba miłe. Z drugiej strony patrzę na to w ten sposób, no jakby jest poważna praca naukowa, a z drugiej strony jest właśnie ten element. Proszę pana, to jest bardzo miłe. Super. Panie profesorze, ostatnie pytanie w naszym cyklu, które zawsze kieruję, ale proszę z ręką na sercu i uczciwie, bez żadnej ściemy. Polecił pan komuś ze swojej rodziny studiowanie socjologii? Z mojej rodziny to akurat nie, ale... Nie poleciłby pan? Nie. To, wie pan, no... Istniejemy w rozmaitych układach społecznych, prawda? Ale poleciłem te studia mojemu sąsiadowi z klatki schodowej i jest on chyba już profesorem socjologii, wow. A jego żona też jest doktorem socjologii i znaną polityczką. Także... Kurczę, to warto rozmawiać z sąsiadami najwyraźniej. Tak jest, tak. W ogóle warto rozmawiać z sąsiadami. Deficyt rozmów z sąsiadami to jest jedna z przykrzejszych stron życia społecznego w Polsce obecnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim państwa gościem był profesor Antoni Sułek, ekspert socjologii.